5 marca. Żywot świętej Perpetuły i Felicyty, męczenniczek. Żyły około roku pańskiego 200. Jak pobożnymi i bogobojnymi byli pierwi chrześcijanie, jak stałą była ich wiara w Jezusa Chrystusa Syna Bożego, jak gorącą była ich miłość ku Bogu, świadczą akta świętych męczenników, które jeszcze za czasów świętego Augustyna publicznie czytywano w kościele. Niechajby przykład świętych pańskich i w nas rozpali gorętszą miłość Boga i stateczną wiarę. W roku 202 powstało za cesarza Sewera okrutne prześladowanie chrześcijan, które aż do Afryki sięgało. W tym czasie mieszkało w Kartaginie 5 katechumenów, zowiących się Revocatus, Felicita, Saturnin, Secundus i Perpetua. Dwaj pierwsi byli niewolnikami, reszta pochodziła z wysokiego rodu. Felicita od 7 już miesięcy była w stanie błogosławionym, a Perpetua miała dziecko przy piersi. Liczyła wówczas dopiero lat 22, tak mąż jej jak i ojciec wysokie zajmowali stanowiska, byli jednakże zarazem zagorzałymi bałwochwalcami. Ojciec jej, nie wiedząc, że ona jest chrześcijanką, kochał ją więcej niż własną żonę i inne dzieci. Skoro tedy prześladowanie szerzyć się poczęło, pojmano także i wymienionych wyżej katechumenów i wtrącono ich do więzienia. Z nimi razem kazał się również zamknąć w więzieniu niejakiś Satur, niezawodnie brat Saturnina, gdyż on to uczył ich wiary świętej. Perpetua opisała swoje męczeństwo mniej więcej w następujący sposób. Byliśmy jeszcze w mocy naszych prześladowców, gdy ojciec mój, powodowany czułą dla mnie miłością, przybył do więzienia, starając się zachwiać stałość moją w wierze. Ojcze, rzekłam tedy do niego, widzisz tu na podłodze ten oto dzban z wodą? Widzę, odparł ojciec, czemuż mnie o to pytasz? Ponieważ się chcę dowiedzieć, czy można rzecz nazwać innym nazwiskiem. Przenigdy, zawołał ojciec. Prawdą zatem jest, że Chrystus jest Bóg żywy, a ja chrześcijanką. Rzucił się tedy ojciec na mnie, aby mi oczy wydrapać, lecz skończyło się na tem, że okrutnie mnie obił. Krótko potem przeprowadzono nas do innego ciemnego lochu, zapchanego więźniami, w którym powietrze było zabijające. Prócz tego żołnierze okrutnie nas poniewierali, ja zaś płakałam, bowiem odebrano mi dziecię. Dwudyjakonów, Tercyjusz i Pomponiusz, zdołali straż przekupić, po czym dozwolono nam na kilka godzin wychodzić na świeże powietrze. Największą moją radością jednak było, gdy mi matka dziecię moje przyniosła. Odtąd zdawało mi się więzienie takim samym pałacem, jaki zamieszkiwałam u rodziców. Razu pewnego przybył do mnie do więzienia brat mój, na pierwszy rzut oka poznałam, iż ma coś ważnego na myśli, jakoż się nie myliłam, gdyż wkrótce w te odezwał się słowa: siostro kochana, sądzę, iż jesteś już tak dalece w łasce u Boga, że ci objawi, czy zostaniesz z więzienia uwolnioną lub czy też umrzesz śmiercią męczeńską. Ufna w Bogu, odparłam, jutro ci powiem. Jakoż modląc się następnie, ujrzałam w zachwyceniu złotą drabinę, sięgającą do nieba, lecz z obu stron najeżoną kolcami i mieczami, przy czym usłyszałam głos: Perpetuo, ciebie oczekuję. Kiedym szła po drabinie, znalazłam się w ogrodzie i napotkałam mężczyznę wysokiego wzrostu, ubranego w pasterskie odzienie i otoczonego wielu osobami w białych szatach. Mąż ów doił właśnie owce, a kiedym weszła, zawołał, podając mi czarkę mleka: witaj córko. Odebrałam, wypiłam, po czym wszyscy otaczający wspólnie zawołali: amen. Obudziłam się z zachwycenia i nie mogłam sobie przypomnieć, czy to było na jawie, czy też we śnie, w ustach jednakże czułam niewypowiedzianą słodycz. Zapytana dnia następnego powtórnie przez brata, natychmiast mu odpowiedziałam, iż oczekuje mnie korona męczeńska. Po kilku dniach rozeszła się po mieście pogłoska, że chrześcijan wezmą na przesłuchy. Ojciec mój zatrwożony i wynędzniały, przybiegł do mnie, chcąc mnie jeszcze raz nakłonić do bałwochwalstwa. Zmiłuj się nad mą siwizną, rzekł, pomnij też, iż ciebie kocham więcej niż inne moje dzieci. Pokłoń się przeto Bogom, a uratujesz twój i całej rodziny honor. Mówiąc to, całował mi ręce i płakał serdecznie. I ja, nie mogąc się wstrzymać od płaczu, pocieszałam ojca, aby się nawrócił na Jezusa Chrystusa, w którego mocy jest świat cały. Nazajutrz wzięto nas na przesłuchy, wśród których wszyscyśmy się przyznali do chrześcijaństwa. Na co starosta, niejakiś Hilaryusz, wielce wyznaniem tem rozgniewany, skazał nas na pożarcie przez dzikie zwierzęta. W czasie swego uwięzienia miewała Perpetua często zachwycenia. Nadszedł wreszcie dzień męczeństwa, w którym katechumenów chciano przyodziać płaszczami pogańskich kapłanów i kapłanek, na co ci pierwsi jednakowoż nie zezwolili. Kiedy na nich wypuszczono bawoły, lwy i tygrysy, pokładły się owe dzikie bestie spokojnie u stóp świętych męczenników.
Starosta, cudem tym do ostateczności doprowadzony, polecił zwierzęta wyprowadzić, skazawszy zarazem świętych na ścięcie mieczem. Wyrok ten wykonano na Perpetule i Felicycie roku pańskiego 203. Nauka moralna. Stałość świętej Perpetui i Felicyty całemu chrześcijaństwu posłuży za przykład. Szczęśliwy, który taką cnotę od Boga otrzymał. Wspierana bowiem łaską boską, towarzyszy człowiekowi cnota we wszystkich stosunkach życia i łagodzi smutek i wszelkie przeciwności. Jak promienie słoneczne przebijają chmury, tak cnota z swą boską siłą i szczególną niebieską lubością rozjaśnia ciemności zmiennego życia. Prawdziwie Boga miłująca dusza okazuje się tym wspanialszą i podziwienia godniejszą, im więcej czyści się w ogniu utrapienia i im więcej ma usposobienia mimo pokus wielostronnych swe cnoty rozwijać. Niechaj więc przykład świętej Perpetui i Felicyty nas zachęci, abyśmy obok zachowywania przykazań również nakładali na siebie umartwienia i z uległością takowe znosili. Ćwiczenia takie wzmacniają w nas siłę i przysporzą nam zdolności do większych ofiar, które to przymioty u świętych pańskich tak często napotykamy. Chcąc zaś owych świętych bojowników za wiarę świętą naśladować, winniśmy ustawicznie się ćwiczyć w miłości Boga i pełnieniu dobrych uczynków. Apostoł Paweł Święty bowiem mówi: i oto proszę, aby miłość wasza więcej a więcej obfitowała. List świętego Pawła do Filipian, rozdział 1, wers 9. Modlitwa. Boże i Panie mój, racz nam łaskawie udzielić, abyśmy za przyczyną chwalebnych męczenniczek Twoich, świętej Felicyty i Perpetui, czystą i prawdziwą miłość ku Tobie otrzymali i Ty jeden był celem naszych pragnień i życzeń. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen. Drodzy słuchacze, dziękujemy za słuchanie żywotów świętych pańskich. Mamy nadzieję, że pomagają Tobie w codziennym życiu i przemianie serca, aby z dnia na dzień być bliżej Pana Boga. W ostatnich dniach nasz kanał na YouTubie osiągnął już 25 tysięcy subskrybujących. Z serca ogromne Bóg zapłać za pomoc w rozprzestrzenianiu się nauk katolickich. Przypominamy, że aby zwiększyć zasięgi nauk katolickich, możesz wysyłać filmy do znajomych, udostępniać na swoich profilach społecznościowych, dodawać komentarz pod filmem, nawet taki prosty typu serduszko lub ikonka OK, dodatkowo klikanie łapki w górę pod filmem też pomaga, a dla nas to znak, że nauki są pomocne. Jeżeli masz jakieś pytania lub podpowiedzi, to napisz do nas e-maila, link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie filmu. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi darczyńco i droga darczyńczyni, to dzięki Tobie udaje nam się tworzyć więcej nauk, a także lepszej jakości treści, Bóg zapłać. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy, abyś nas wspierała i wspierał co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Zachęcamy też i tych, którzy mogą dawać więcej o zamianę progu wsparcia, oczywiście jeżeli macie taką możliwość, gdyż pamiętajcie, że wasza jałmużna musi płynąć prosto z serca i być dla was ofiarą, ale jednocześnie nie może narażać waszej rodziny na brak zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych. Podsumowując, dziękujemy za waszą hojność, każdą ofiarę i tę finansową, ale i tę modlitewną, która jest dla nas i dla słuchaczy dużo bardziej potrzebna. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta, w tym roku msze święte odprawiane są bezpośrednio w Stolicy Apostolskiej w Rzymie. A ofiarę mszy świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Kochani, prosimy was o modlitwę za każdego ze słuchaczy nauk, aby Pan Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.